godzina 8. Może trochę za późno, ale co zrobić? Wiesiu zaspał. Jedzie do nas tutaj, za chwilę przyjedzie. Będziemy próbowali połowić trochę te trocie, ale już wam powiem, że bez wchodzenia do wody, z tego względu, że nie mam kamerki, którą mógłbym użyć w wodzie. Mam tylko tą dużą, która nagrywa mnie teraz, no i która będzie stała na brzegu, więc zobaczymy, czy coś się da wyłuskać z tej wody. Belony często tak łowię, także może się uda też trotkę tak złowić. Bardzo piękne okoliczności przyrody. Na początek spróbowałem rzucić parę razy czymś takim. Bardzo fajny woblerek bezsterowy naszego kolegi Bogusława Kasaka, ale myślę, że zmienimy na coś bardziej dalekosiężnego. Nie, żeby ten jakoś blisko latał, ale no jest troszeczkę powykrzywiany, więc myślę, że zmienimy na coś, co leci dalej. O, z mojego pudełeczka kilka się wysypało. Spróbujemy może coś takiego. Bardzo ładna miedź. Słoneczko zaczyna już nam fajnie operować tutaj na łowisku, więc myślę, że miedź będzie jak najbardziej spoko. Do tego wszystkiego mam zazbrojone to na pojedynczy haczyk duży. Tak jak macie w filmie, gdzie sobie z Bogusławem Kasakiem siedzimy i rozmawiamy. Bardzo dokładnie on wszystko mówi, dlaczego właśnie takie zbrojenia, a nie inne, warto sobie zobaczyć. Zobaczymy, co to da. Wiesiu chyba szuka jakiś kij. No, Wiesiu sobie znalazł kij do podpierania się w wodzie, bo strasznie duże fale, słuchajcie, są. Do tego wszystkiego taka cofka i ciężko chodzić w tej wodzie, co? Oj, ciężko, cofka jest, tak że kurde, wchodzimy tylko do kostek. No, dalej to się nie płaci. No właśnie. Idziemy trochę dalej, troszeczkę żeśmy tutaj porzucali, ale no nic, nic, nic nie ma. Bardzo daleko leci, ale co z tego, jak jeszcze nic nie złowiłem. Spróbujemy inny kolor. Spróbujemy bardziej srebrny, taki tubisowy, ale tym razem zbrojony normalnie na kotwiczkę. Aż jestem ciekaw, czy go za chwilę stracę. Jedna fonderka była na ten woblerek. No i zobaczcie, na taką kotwiczkę wzięła fonderka. No ale niestety w tym młynku tutaj, co jest przy brzegu, się wypięła. No, pyszczek fonderki jest taki, wiecie, no dość delikatny mimo wszystko. No i była strata, ale no coś jest, coś jest, coś się dzieje. No nie jest to to, co byśmy chcieli,
ale dzień się jeszcze nie skończył. Zauważyłem, że tutaj, gdzie łowię stado perkozów, nurkuję. To, że perkozy są, no to jest normalna sprawa. To, że nurkują, też normalna sprawa, no bo badają teren, czy coś tam jest, ale no tak się uwzięły na ten mój kawałek i myślę, że warto rzucić w ich okolice, nie bezpośrednio w taki, bo się poplątamy. Jesiu poratował ciepłą herbatą i dzisiaj będziemy na zero chyba. Jesiu podzwoił po znajomych, wczoraj duża ekipa była, siedzieli od rana do nocy i nic nie zrobili. Może to jeszcze nie ten czas, nie wiem, woda za ciepła może. No ale będziemy sukcesywnie tutaj się pojawiać. Mam nadzieję, że z kamerą. Na razie wąskie gardło takie, że nie mogę wejść do wody, bo szkoda tej dużej kamery. Coś musimy wymyśleć. Łowimy dalej. Chyba sobie dzisiaj nie połowię. No niestety. Plus jest taki, że nie straciłem ani jednej przynęty. A są to samoróbki Bogusława Kasaka. Ręcznie robione, naprawdę bardzo dobre przynęty. No i z racji na to, że żadnej nie straciłem, to uzbroję teraz taką małą marcheweczkę. Małą dlatego, bo zobaczcie, to jest taka troszeczkę zielona, troszeczkę marchewkowa, no ale takim dominującym kolorem jest srebrny, więc całkiem oderwana od rzeczywistości to ona nie jest. Jesiu poszedł trochę dalej, no ale za chwilę będziemy kończyć, bo trzeba jeszcze zdążyć do pracy. To by było chyba na tyle. Rybek żadnych nie ma. Ale ładne okoliczności przyrody. Trochę oddychaliśmy jodem. Także spoko sprawa. Natomiast no dzisiaj tak byśmy chyba nie wchodzili do wody, aczkolwiek tam Kamil siedzi w wodzie. Karol. No i się tak zastanawiam właśnie. No, trzeba będzie coś wykombinować, wiecie, bo jak chcemy kontynuować tą serię morskiej troci, to musimy mieć kadry z wody.